Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w nocy Senat przyjął znowelizowaną ustawę o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ja zadam pani prezes pytanie, które tutaj już zadałem któryś raz różnym gościom. Mianowicie, kto jest obecnie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Czy Małgorzata Gersdorf, jak sama się przedstawia, czy też nie? Jak to właściwie jest? Jeśli chodzi o panią profesor sędziego w stanie spoczynku Gersdorf, to była pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Z mocy ustawy przeszła w stan spoczynku. Sytuacja prawna była następująca. Pani prezes, pierwsza prezes, była pierwsza prezes Sądu Najwyższego, mogła złożyć wniosek do prezydenta. Do 2 maja zdaje się, tak, prawda? Zgodnie mogła złożyć wniosek o kontynuowanie zatrudnienia, o kontynuowanie wykonywania zawodu sędziego. Skoro tego wniosku nie złożyła, to z mocy ustawy przeszła w stan spoczynku. Nie może być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego osoba pozostająca w stanie spoczynku, bo tylko czynny sędzia może być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Ale profesor Gersdorf powołuje się tutaj na zapis Konstytucji, który mówi, że prezydent wskazuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję. Ten przepis Konstytucji mówi o tym, że można być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego tylko 6 lat. Że nie jest to kadencja nieograniczona, że nie jest to kadencja 3-letnia, tylko 6-letnia. Kolejny przepis Konstytucji mówi o tym, że kwestie związane z przejściem w stan spoczynku, czyli emerytalnymi sędziów, reguluje ustawa. I ta ustawa uregulowała to w ten sposób, że pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego z mocy ustawy przeszła w stan spoczynku, ponieważ nie wykazała aktywności polegającej na złożeniu wniosku o przedłużenie możliwości orzekania. No tak, ale we wczorajszym oświadczeniu wydanym przez profesor Małgorzatę Gersdorf, ona podpisała się pod tym oświadczeniem jako pierwsza prezes Sądu Najwyższego, napisała, że od wielu miesięcy mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na sądownictwo, w tym Sąd Najwyższy. Podważane są konstytucyjne zasady trójpodziału władzy, odrębności władzy sądowniczej i niezależności sądów. Krótko mówiąc, profesor Gersdorf te zmiany w prawie przedstawia jako zamach władzy ustawodawczej na władzę sądowniczą. To jest opinia, którą no oczywiście ma prawo pani sędzia w stanie spoczynku Gersdorf takie opinie wyrażać. Każdy z nas ma prawo do takich opinii. Natomiast między opinią a zachowaniem lege artis zgodnie z obowiązującym prawem jest różnica. I tutaj pani prezes zachowuje się w mojej ocenie niezgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do zapisów ustawowych, czy one są zgodne z konstytucją, czyli z tym najwyższym aktem prawnym, do którego odnoszą się wszystkie inne akty niższego rzędu, to powinien zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje, Trybunał Konstytucyjny działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, a zaklinanie rzeczywistości, opowiadanie przez niektórych polityków, jak również niestety, ale też prawników, sędziów, piastujących ważne funkcje, że Trybunału nie ma, jest wydmuszką i tak dalej. To są nieuprawnione epitety, które nie przystoją osobom dobrze wykształconym. Powiem to dosadnie. A pani prezes, dlaczego jest tak, że bo 28 czerwca bodajże zapadła uchwała sędziów Sądu Najwyższego, która w tej uchwale zapisano, że ich zdaniem właśnie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego pozostanie Małgorzata Gersdorf. Dlaczego ten sąd, który pani tutaj wygłosiła dotyczący tego, że to jest sędzia w stanie spoczynku, jest, że tak powiem, tak niepopularny, powiem to eufemistycznie, w kręgach sędziów i prawników? Ja myślę, że tylko co do tej uchwały, uważam, że tutaj zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego wyszło poza swoje kompetencje, ponieważ nie należy do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów stwierdzanie, kto w danym momencie jest pierwszym prezesem, a kto nie. No bo tak naprawdę oni się zachowali jak Trybunał Konstytucyjny, tak, bo zinterpretowali konstytucję. To jest próba wchodzenia w obszar kompetencyjny, kognicyjny innego organu. Natomiast to zachowanie, już kiedyś mówiłam, w mojej ocenie wynika z tego, że jakby pewna klasa społeczna,
prawnicza nie jest w stanie zaakceptować zmian legislacyjnych, nie jest w stanie dyskutować merytorycznie i nie jest w stanie wdrażać zgodnych z prawem procedur. I to powoduje pewien chaos, myślę, że wynikający też z tego, że nie mają jakby pomysłu, nie mają koncepcji, bo widzą, że kolejne działania, tak jak funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, bo zauważcie państwo, że nie ma jakiejś takiej merytorycznej dyskusji na temat Trybunału Konstytucyjnego, tylko jest obrzucanie epitetami, stwierdzenia, coś jest niekonstytucyjne. No jeśli jest coś niekonstytucyjne, to idę do Trybunału, uzasadniam swój wniosek, pokazuję punkt po punkcie, jakie elementy są niekonstytucyjne. Formułuję wzorzec konstytucyjny, do którego odnoszę się, jeśli chodzi o przepis, co do którego mam wątpliwości, czy jest konstytucyjny, czy nie. Ja w tym chaosie dyskusji obecnej nie widzę żadnych racjonalnych, konkretnych, merytorycznych argumentów. Dla mnie to jest przerzucanie się epitetami i dla mnie ta sytuacja powoduje pauperyzację takiej właśnie społecznego dyskursu związanego z prawem i z wymiarem sprawiedliwości, co jest bardzo niebezpieczne, bo jeśli doprowadzimy do tego, że powstanie chaos w elitach, wśród dyskutujących elit, to cóż przeciętny obywatel może w takiej sytuacji zrobić? Chaos powstał już, mam wrażenie, biorąc pod uwagę, jak różne są opinie na ten temat. I tu jest nadzieja, że sądy powszechne, sądy rejonowe, sądy okręgowe, że zwykli sędziowie jakby są poza tą dyskusją, że oni idą na salę rozpraw i nie myślą w tych kategoriach, w których myślą ich koledzy z sądów wyższego, z sądu najwyższego, tylko myślą w kategorii mamy obywatela, co do którego mamy rozstrzygać co do jego życiowych spraw i powinniśmy to niezależnie to zrobić, niezawiśle i dołożyć wszelkiej staranności, żeby to było zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Czyli nie ma takiego niebezpieczeństwa, bo tak naprawdę jak ta polityzacja wśród sędziów może prowadzić do tego, że na przykład osoba o poglądach, załóżmy czysto abstrakcyjnie, prawicowych, która staje przed sądem, jest na tyle znana, że sąd o tym wie, może się spodziewać gorszego wyroku właśnie ze względu na zachowanie całego środowiska sędziowskiego w stosunku do zmian, które Prawo i Sprawiedliwość przygotowało. Myślę, że ja tego nie dostrzegam i wierzę w sędziów, moich byłych kolegów. Ja byłam wiele lat sędzią Sądu Powszechnego i wierzę w ich racjonalność, niezawisłość, niezależność i myślę, że takich sytuacji nie będzie, że to, o czym mówimy, to mówimy o problemach związanych z pewną wąską grupą sędziów, a nie dotyczy to całego wymiaru sprawiedliwości. Ja mam nadzieję, że wkrótce sytuacja się uspokoi i będziemy mogli korzystać, wszyscy obywatele będą mogli korzystać z dobrodziejstwa pewnej reformy, czyli zmiany wymiaru sprawiedliwości, która ma prowadzić do tego, żeby obywatel był bliżej sądu, żeby mógł szybciej dostać wyrok, bo nie może być takiej sytuacji, żeby ludzie w sprawach czasami życiowych, nie tylko osoby fizyczne, ale na przykład różne spółki, podmioty prawa muszą oczekiwać na orzeczenia latami i to godzi w ich jakby podmiotowe, podstawowe interesy. A jeszcze jedno. Co pani prezes uważa na temat wystąpienia właśnie sędzi stanie spoczynku bądź pierwszej prezes Sądu Najwyższego w Karlsruhe, która powiedziała, że będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego na uchodźstwie, a we wczorajszym oświadczeniu podziękowała protestującym pod Senatem, pod Sejmem, pod Senatem przeciwko tym zmianom. Czy to jest zachowanie sędziego, czy to jest zachowanie polityczne? To jest zachowanie polityczne. I jest mi przykro, że dożyłam czasu, w którym sędzia zachowuje się politycznie. Bo właśnie jasno konstytucja i obowiązujące w Polsce prawo mówi o tym, że sędzia nie może nie tylko należeć do partii politycznych, ale również musi zachowywać się w sposób taki, który nie będzie budził wątpliwości co do jego bezstronności. Polityczne opowiadanie się po jednej ze stron konfliktu politycznego niestety, ale godzi w niezależność i niezawisłość sądu. I jest mi bardzo przykro, że dożyłam takich czasów, bo to pokazuje, że niekoniecznie jest tak, jak się mówi, że jest jedna strona, ta, która jest stroną tą gorszą, która jakby nie uczestniczy, nie partycypuje w politycznym dyskursie, dlatego że jest zakrzyczana przez stronę, która właśnie tak jak pani prezes Gersdorf uczestniczy w politycznym dyskursie. Jeszcze jedna sprawa, bo pani prezes powiedziała, że ufa w to, że ten spór nie będzie angażował sędziów sądów rejonowych, sądów apelacyjnych,
partyjnych, tylko że to jest wyłącznie rzecz pewnych elit sędziowskich. No ale czytam w dzisiejszym, to przytacza dzisiejsza Gazeta Prawna, przepraszam, Gazeta Polska codziennie, przytacza oświadczenie Stowarzyszenia Temis, drugie stowarzyszenie sędziowskie to Stowarzyszenie Justicja. W obu tych oświadczeniach znajdują się bardzo podobne tony. Oba stowarzyszenia wzywają tak naprawdę sędziów do tego, żeby nie uczestniczyli w żadnych nowych instytucjach powołanych zgodnie z tymi nowymi ustawami. Nawet więcej, pojawia się takie twierdzenie, że nazwiska osób aspirujących do Sądu Najwyższego w warunkach stworzonego obecnie ustawowego bezprawia staną się synonimem służalczości wobec systemu niszczącego państwo prawa. A w drugim oświadczeniu właśnie Justycji jest informacja, czy jest zapowiedź, że ci, którzy będą uczestniczyli w tych nowych ciałach, powinni liczyć się z poważnym zagrożeniem dla swojej zawodowej i obywatelskiej reputacji. No to jest wprost albo nie wprost wyrażona groźba w stosunku do tych sędziów, którzy zamierzają kandydować do Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego i w ogóle do tych nowych instytucji. Mam nadzieję, że te oświadczenia obu stowarzyszeń... Znaczy są podpisane, to jest podpisane przez sędziów. Ale mam nadzieję, że nie jest to większość sędziów. Myślę, że to jest no, pewnej grupy sędziów opinia czy apel. No, dla mnie... Nie chciałabym używać tutaj ani żadnych kolokwializmów, ani takich daleko idących ocen, ale ja uważam, że takie zachowanie godzi w niezawisłość sędziowską, niezależność sędziowską, ponieważ jest jakby groźbą i myślę, że powoduje pewną anarchię prawną i dla mnie zupełnie niedopuszczalną sytuację. Ja nie wyobrażam sobie, żeby sędzia apelował do drugiego sędziego, że ma zachowywać się w określony sposób i grożąc mu, że jeśli nie zachowa się w sposób, który ten pierwszy wskazuje, to poniesie konsekwencje. No, no to jest, proszę państwa, jakiś ewenement, którego chyba dotychczas nie doświadczyliśmy. I tak wprost, wręcz eksplicite wyrażona groźba, myślę, że jest bardzo niebezpieczna. To jest właśnie niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o nasz wymiar sprawiedliwości. No i de facto takie ogłoszenia, czy takie stwierdzenia oznaczają, że z punktu widzenia tych, którzy się pod tym podpisali, obecnie istniejący system sprawiedliwości, system prawny jest nielegalny. No tak, ale... No, taka jest konsekwencja ich No jest konsekwencja, no ale na jakiej podstawie? No to też no nie chciałabym, dokonywać tutaj daleko idących ocen, nie chciałabym znaleźć się po tej drugiej stronie. Jeszcze raz mówię, mamy... demokratycznie funkcjonujący system i myślę, że jeśli będziemy zwracali się do urzędów, do organów państwa, które zajmują się na przykład stwierdzaniem konstytucyjności, wymiarem sprawiedliwości, to nie będziemy mieli problemu, tylko musimy mieć odwagę przedstawienia swoich argumentów i odwagę zmierzenia się z konkretnymi, merytorycznymi argumentami. Natomiast sposób zachowania tej grupy sędziów, próba jakby wpływania właśnie na tą niezależność, na niezależność sędziego, jeśli chodzi o decydowanie o swojej przyszłej karierze. Każdy ma do tego prawo, natomiast te apele są pozasystemowe, ponieważ one się nie mieszczą w ramach obowiązującego w Polsce prawa. Tak oceniłabym to. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo.